Ostatni fragment Ewangelii według świętego Mateusza, który znajdujemy w rozdziale 28, rozesłanie uczniów, a więc od wersetu 16 do końca rozdziału, czyli do wersetu 20. 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali, a Jezus podszedł do nich i powiedział: otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów na wszystkich narodach, we wszystkich narodach. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Komentarz do tego fragmentu mówi nam, że zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza jest kluczem do jej zrozumienia. Zmartwychwstały Chrystus otrzymał od swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła apostołów do świata, aby złączyć ze sobą wszystkie narody. Zbawienie nie osiągnie się bowiem przez prostą deklarację, ale przez wejście we wspólnotę uczniów, co oznacza osobiste i całkowite przyznięcie do Chrystusa. Myślę, że to jest istotne podkreślić, nie chodzi tylko o deklarację zwykłą. Ja uznaję, czy wiem, że Pan Jezus istniał, że nawet tutaj deklarację, że wierzę, ale wejście we wspólnotę. Wspólnotę, czyli co to znaczy tworzyć wspólnotę? Zebrać się w grupie, opowiadać sobie ładne, ciekawe rzeczy, pochwalić jeden drugiego, trochę taki przeżyć jakieś tam emocyjki, że fajnie, że jesteśmy wszyscy razem. Nie. Wspólnotę tworzyć to znaczy przylgnąć do Chrystusa. Po to jest wspólnota, tak jest cel każdej wspólnoty. Myślę, że niewiele jest takich wspólnot, które to już pojęły czy zrozumiały. No bo też ludzką rzeczą jest, że bardzo często chodzi nam o drugą osobę, ludzką, człowieka. A tutaj chodzi też o osobę, ale o osobę Chrystusa. I po to właśnie tworzy się wspólnotę, aby przylgnąć do Chrystusa. Misja Jezusa i Jego uczniów w okresie publicznej działalności Chrystusa z kilkoma wyjątkami ograniczała się zasadniczo do Izraelitów, to przynajmniej w Ewangelii według świętego Mateusza jest podkreślone. Teraz w sposób wyjątkowo uroczysty zmartwychwstały nakreślił przed apostołami uniwersalistyczną perspektywę misji. Mają przekroczyć granice Izraela, aby wszystkim ludom i kulturom zanieść światło Ewangelii. To jest u Mateusza taki mocny akcent, wiedząc, że Ewangelia Mateusza pisana była głównie do judeochrześcijan, ale nie tylko. I dlatego tutaj ten akcent końcowy, bardzo mocny, na to, aby iść na cały świat. W ich działalności istotne są dwa zasadnicze akty: chrzest i nauczanie. Człowiek staje się uczniem Jezusa przez chrzest, ale pozostaje nim, gdy zachowuje jego nauczanie, czyli żyje zgodnie z przyjętą wiarą. Jezus zapewnił apostołów o swojej stałej obecności przy nich, co jest gwarancją owocności ich pracy. To jest ważne. Gwarancją owocności jakiegokolwiek apostolatu nie jest wysiłek ludzki, choć jest potrzebny, ale obecność Chrystusa. Bez obecności Chrystusa, no, możemy powiedzieć, człowiek Panu Bogu to tam nie zaimponuje. Czytamy dalej. On sam, czyli Chrystus, będzie udzielał im swojej mocy i własnym autorytetem będzie potwierdzał ich słowa. Obietnica ta dotyczy nie tylko apostołów, ale także ich następców, bo głoszenie Ewangelii ma rozbrzmiewać do skończenia świata. Imię Jezusa, Emanuel, Bóg z nami, które znajdujemy na początku Ewangelii, powraca w jej zakończeniu jako zapewnienie obecności Jezusa pośród wiernych, aż do nastania pełni Królestwa Bożego. Ta realna obecność ma być dla apostołów nie tylko umocnieniem, ale i zapewnieniem, że nauka przez nich przekazywana jest autentycznym słowem Chrystusa. A więc obecność Chrystusa, wiemy, że najpełniejsza jest w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii, ta obecność, ale spotykamy go też w innych sakramentach, na modlitwie, to spotkanie osobiste też, które
bardzo często właśnie zaskakuje człowieka, tak jak uczniów, którzy po zmartwychwstaniu też nie dowierzali, że to Chrystus, człowiek też często, choć Jezus towarzyszy nam swoim miłosierdziem, my często też to nie dowierzamy, opieramy, myślę, że zbyt wiele jeszcze na nas samych i chyba dotąd, dopóki nie nauczymy się opierać wszystkiego na Chrystusie i polegać na Chrystusie, a więc ufać całkowicie, no to zawsze gdzieś będzie troszkę i ta szarpanina i czasami jakiś lęk wejdzie i obawy różne, ponieważ no wtedy, gdy myślimy, że na nas to wszystko się opiera, no nie do końca jest to dobre i na pewno skuteczne też. Teraz mamy jeszcze wyjaśnienie, że poszli na górę. Wiele istotnych wydarzeń, jak wiemy, w działalności Jezusa miało miejsce na górze. Tam dokonywało się na przykład kuszenie Jezusa, kazanie na górze, przemienienie, śmierć Chrystusa na Golgocie. Teraz na górze roztoczył On przed apostołami perspektywę, ich misji, a więc potwierdzenie, że ten mandat misyjny od Boga jest, ponieważ otrzymali go na górze. Tutaj to słowo właśnie otrzymałem, dosłownie została mi dana przez Ojca. Władza dana Jezusowi przez Jego Ojca. Zapewnienie jestem z wami, bardzo częste w Starym Testamencie, zapewnienie o szczególnej obecności Boga przy swoim ludzie, tak abyśmy nie zapominali, że cokolwiek by się działo w naszym życiu, to jednak Bóg jest z nami, bo jak człowiek zapomni, że Bóg jest z nim, no to wtedy rzeczywiście to jest największy dramat. Nawet tutaj wracając do tematu grzechu, jeśli się nie mylę, to święty Jan Bosko zawsze powtarzał, że diabłu nie chodzi o grzech, tylko o to, co po grzechu. A więc to, że człowiek gdzieś trochę tak przestanie ufać w to Boże miłosierdzie, zniechęci się, pomyśli sobie, że nie jestem godny otrzymania tego miłosierdzia, no i wtedy diabeł go, można powiedzieć, robi z nim co chce, poniewiera go. A tutaj właśnie ta świadomość tej obecności, świadomość obecności Chrystusa, który zawsze podnosi nas z każdych upadków, umacnia to miłosierdzie, to serce Chrystusa, które pozostało zawsze otwarte. Warto, abyśmy o tym też pamiętali i tak jak wspominaliśmy wcześniej, jeśli gdzieś jest grzech, bo przecież jesteśmy ludźmi grzesznymi, uznać go, wyznać go, poprosić o przebaczenie i zostawić, bo my nie jesteśmy specjalistami od tego. Specjalistą jest Pan. I tutaj zapewnienie, że aż do końca świata, chodzi o kres historii, kiedy nastąpi powrót Jezusa i odnowienie świata. Do tego czasu Jezus żyje pośród swoich uczniów we wspólnocie Kościoła. A więc mówi się, no tak o tej paruzji, a więc tym drugim przyjściu Jezusa, że ma ono w jakiś sposób nastąpić, taki można by powiedzieć potwierdzający kres historii tego świata. Niemniej jednak warto pamiętać też ta koncepcja tej osobistej paruzji, a więc wtedy, kiedy człowiek odchodzi do wieczności, wtedy poznaje niejako po raz drugi Chrystusa taki definitywny. Dlatego pamiętajmy o tym. Bardzo ciekawa obserwacja. To wszystko, co jest na końcu Ewangelii Mateusza, praktycznie jest potwierdzeniem tego, co było na początku. A więc ta nowa genealogia, pamiętamy, że Ewangelia Mateusza zaczyna się od genealogii, od początku świata. Chrystus jest tym momentem kluczowym w tej genealogii, a dalsze imiona w tej genealogii to są właśnie uczniowie i ci, którym oni będą głosić tę dobrą nowinę, czyli ta genealogia będzie trwała, spisywanie niejako tej genealogii będzie trwało do końca świata. Oczywiście Galilea, tam gdzie się wszystko zaczęło, góry, później w poprzednim opisie przekupienia straży czy w zabezpieczaniu grobu były też straże. Pamiętamy Heroda, który wysłał swoje wojsko, aby zgładzić Jezusa. Tutaj mieli też pilnować, żeby Chrystus nie zmartwychwstał. Okazało się, że było to też bezskuteczne i wiele tych fragmentów, takie potwierdzenie początku i końca zamykające Ewangelię Mateusza w takiej klamrze, znajdziemy właśnie w tymże zakończeniu. Ewangelia według świętego Mateusza, przypomnijmy, pisana przede wszystkim do judeo-chrześcijan, choć nie tylko, też i do tak zwanych helenistów nawróconych na chrześcijaństwo z pogaństwa. Ewangelia według świętego Mateusza, która potwierdza i stara się
wyargumentować, że właśnie Jezus Chrystus jest potwierdzeniem wszystkich zapowiedzi ze Starego Testamentu, dotarliśmy do ostatniego fragmentu. Teraz pozostały nam tylko już podsumowania.